jesteśmy prawie w komplecie. Witam szanownych Państwa członków komisji, witam naszych przesympatycznych gości. Nie będę imienia nazwiska, bo zajęło dużo czasu, ale wszyscy Państwo jesteście mile widziani na naszej komisji. Mam nadzieję, że dużo rzeczy merytorycznych Państwo niesiecie. Ponadto rozumiem, że Pan skarbnik Górnej Rowy prezentuje Pana Prezydenta w zakresie budżetowych. Natomiast witam również mieszkańców. Są z nami wnioskodawcy projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy księdza Ignacego Kukorowskiego. Jest siostra Maria Koper i Pan Czesław Mazurek. Po paru latach ponownie spotykamy się tutaj w ratuszu na... Witam Państwa, siostrę i Pana serdecznie i przewodniczącego Rady Pana Małyskiego. Tak? To by powiedziała? A byłego przewodniczącego. No i oczywiście informuję, że jesteśmy transmitowani, nie wiem czy na żywo, czy bezpośrednio, czy nagrywani, ale jest z nami również szef Fundacji Wolności. Witam Pana serdecznie. Państwa, otrzymaliście Państwo porządek posiedzenia. Ja ze swojej strony nie mam żadnej propozycji dla Państwa zmiany jego. Czy ktoś z Państwa radnych? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do jego rozpatrywania. Punkt pierwszy. Informacja o stanie mienia gminy Lublin na 31 grudnia 2018 roku, druk 226.1. Jeśli nie będzie woli, żeby Pani Terni dokonała wprowadzenia, to przejdziemy do pytań, a jeśli takowych nie będzie, to przejdę do dalszego procedowania. Nie widzę, w takim razie zaproponuję komisji, aby w protokole naszego posiedzenia z dzisiejszego był zapis, że komisja zapoznała się z powyższą informacją. Nie widzę sprzeciwu. Dziękuję. Kolejny punkt, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok, druk 227.1. Czy oczekujecie Państwo wprowadzenia? Nie, tak prawie przechodzimy do pytań, jeśli takowe będą. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Nie ma. Ja chciałbym spytać Panią Skarbnik o zobowiązania wymagalne. Jaka to jest kwota i jak będzie realizowana? Wobec
To może pani dyrektor tutaj jeszcze powie, jakie są należności wymagane z tytułu opłat za śmieci. Bo to, pani dyrektor, no jest 274 miliony, a pani tak ogólnie powiedziała, no wiem, że ZNK, nie wiem, pewnie ma 100 milionów przypuszczalnie, ale jeszcze 174 zostało. Tym bardziej, że tutaj też są zobowiązania wymagane w sektorze finansów publicznych i tutaj nie. I to mnie też interesuje, które jakby jednostki no, nie płacą w terminie. Może czy mogę prosić panią dyrektora, ale każdy z państwa w swojej działce może zechciałby powiedzieć o prowadzonych czynnościach i ściągnięcia Znaczy ja pytam ogólnie o te zobowiązania wymagalne, jakie poszczególne podmioty czy osoby należności, no to mamy, mówię, 274 miliony, tylko nie wiemy, kto ma za to zapłacić. Znaczy na drugiej stronie jest ogólna informacja, ale tak chciałbym się dowiedzieć, z czego to wynika. Opłaty wynoszą 3 580 997 zł i w tym od osób fizycznych, jest to większość od osób fizycznych, z tym, że w tej kwocie kwota od najemców ZNK to jest 2 557 000, czyli stanowi to 71%, to są zaległości od najemców ZNK, czyli niecały milion to są zaległości od pozostałych osób fizycznych, z tym, że chciałabym zwrócić uwagę, że w roku 2018 wystawiono ponad 12 tysięcy sztuk upomnień na kwotę ponad 3 milionów i wystawiono również ponad 7 tysięcy tytułów wykonawczych. Także czynności w kierunku ściągnięcia tych należności no są prowadzone naprawdę, tak naprawdę w ramach możliwości wydziału na bardzo dużą skalę. W związku z tym, że istnieją pewnie w wielu innych również aspektach te problemy ze ściągnięciem tych należności od najemców ZNK, no dotyczy to również tych opłat tak zwanych śmieciowych. Natomiast wszystkie czynności związane, tak jak powiedziałam, z tytułami wykonawczymi, upomnieniami są regularnie prowadzone i żadna sprawa nie jest po prostu zostawiona bez podjęcia takich czynności. Ale to reportowane w trybie kodeksu cywilnego, czy państwo na przykład w to znaczy nie, my prowadzimy poprzez Wydział Egzekucji, pracownicy pracujący w Wydziale Egzekucji, część etatów jest po prostu finansowana w ramach systemu gospodarki odpadami i ci pracownicy prowadzą czynności egzekucyjne, podobnie jak w przypadku innych należności w urzędzie. Minister egzekucji administracyjna i tych należności nie można sprzedać. To taki sam jest tylko postępowanie jak w przypadku. Są to prawne należności. A więc decyzja tytułu podwórca, zajęcie rachunku, zajęcie ruchomości. Tamte czynności są podejmowane. Na stronie 407, proszę państwa, są wymienione wszystkie tytuły, jaka to jest kwota należności według stanu na 31 grudnia. I po kolei możemy to mówić: podatek od nieruchomości, ponad 24 miliony złotych, podatek od środków transportowych, 2361, wieczyste użytkowanie, 1266. Opłata dodatkowa za jazdę środkiem komunikacji zbiorowej bez ważnego biletu, 24 miliony. Pani skarbnik, ja to mam z sobą, tylko chodziło mi o podmioty, które, prawda, i jak to jest ściągane, i które jakby podmioty najwięcej nie płacą. No dobrze. Rozumiem, że pan przewodniczący wyczerpał swoje pytania. No tak, nie będę pytał panią skarbnik, co się robi, żeby te wpływy jednak były egzekwowane i były większe. No nie wiem, czy one narastają, bo wydaje mi się, że w ubiegłym roku była mniejsza kwota niż 274 miliony. A teraz ta kwota się jakby chyba zwiększa.
odnośnie tych należności? O 6 milionów zwiększyłeś, tak. Zwiększyły się pozostałe na tym podatku od nieruchomości, w opłacie doręczonej za jazdę w kwestii regii też się trochę należności zwiększyły. Za odpady też zaliczki inwestycyjne no, też o ponad 3 miliony, prawie 3 miliony 400. Dlatego czynności cywilnoprawne, zresztą zakończył urzędy skarbowe w karcie podatkowej, niewielka jest zmiana. W zakładzie budżetowym akurat jest nieco mniej, dlatego że po podjęciu tej uchwały o oddłużaniu ZNK jest jakiś, powiedziałabym, ruch na korzyść ZNK, ponieważ tu nie wzrosły już należności prywatne, ale jest ta kwota mniejsza. W ubiegłym roku na koniec 2019 roku przekroczyła 103 tysiące, mówię bez odsetek, same należności budżetowe, a jest 97, czyli o ponad 5 milionów, prawie około 6 milionów. Jest spadek, to jest dobry znak, bo być może uda się w większym stopniu te opłaty czynszowe ściągnąć z osób, które zalegały. Po wprowadzeniu tej uchwały, którą Państwo teraz podjęli, w sprawie oddłużania. Oczywiście mogę Państwa zapewnić, że wobec każdej należności prowadzone jest postępowanie, czy to komornicze, czy to postępowanie administracyjne, urząd ma własny wydział egzekucji, który ściąga wszystkie należności w sposób określony w ustawie o egzekucji. Państwa, jeszcze mi pytam o wierzytelność z tytułu realizacji inwestycji budynku przy ulicy Perylowej. To chodzi już chyba o szkołę. To co to są za wierzytelności? To jest od kogo ty? Wykup wierzytelności. Ponieważ to była taka transakcja, że finansuje bank, a będziemy to spłacać w 4 równych latach. To zgodnie z Państwa uchwałą z roku poprzedniego. To znaczy te wierzytelności teraz to około 4,5 miliona, a w przyszłym roku to ile będzie? Ponad 10. Zapytam Pana Prezesa, czy to jest na żywo, czy nie jest to na żywo? Nie. To ma znaczny wpływ na ten, znaczący wpływ na przebieg dzisiejszej, dzisiejszej komisji. Nie jest na żywo. Nie jest. Informuję Państwa, że to nie jest transmisja na żywo. Panie Przewodniczący, słucham jeszcze. Ja słyszę uwagę, Panie Przewodniczący. To jeszcze raz może pytam, jakie będą ogólne wierzytelności wobec banku, jeśli chodzi o budowę szkoły przy ulicy Perylowej? Inwestycji, Panie Dyrektor, to około 80 milionów. 74 miliony bez wyposażenia. Plus wyposażenie, czyli około 80 milionów złotych. Tak. Jest to taka wartość tej inwestycji i tyle z budżetu miasta Czerwenie zapłacone. I Pan to kredytuje wszystko? Tak. To się odbywa zupełnie, to się odbywa w ten sposób, że wykonawca realizuje roboty. My jako zamawiający dokonujemy odbioru, faktura kierowana jest do banku, bank płaci należność z faktury i w momencie wypłaty należności za dany zakres odebrany powstaje wierzytelność po stronie gminy Lublin, która będzie zgodnie z umową płacona w transzach po zakończeniu inwestycji. Ja to rozumiem, to najbardziej interesujemy to, że miasto w własnych dochodach uwolnione z tym dobrać, to będzie nie uwolnione dla grosza. Tylko w tej chwili już mamy 100 milionów wiedzy. Jak uwolnimy długi, bo sama spłata długów to wynosi miasto już w tej chwili co roku 100 milionów złotych, że sama opłata jakby do banku oddajemy 100 milionów. A teraz widzę, że to chyba w tym się na przykład ta szkoła no, nie zawiera. Czy te długi, Pani Dyrektor, to są uwzględnione? Są, tak? Wszystkie. Dobrze, dziękuję, bo tutaj Przewodniczący w zasadzie sugerował, żeby się nie odzywać, bo jest nagrywany, więc dobrze. Ja myślę, dziękuję.
że te pytania już były zadane, ja słyszałem je na innych komisjach, ale to nie ważne. Państwa, ja jestem czterech, nie słyszałem. Ja, żeby pan nie był tutaj samotny w tej dyskusji, ja zadam pytania, ale chciałbym, żeby było powiedziane to jutro. Nie przystąpiono, jest na stronie 186 napisane w ten sposób, jest napisane, że nie przystąpiono do budowy chodnika na odcinku od ulicy Krajewskiej do Pasiecznej, do Przelej, gdyż grunty, po których przebiegały chodnik, należą do gminy Lubin. Ja bym chciał usłyszeć, dzisiaj nie, ale jutro na pojutrzej sesji, naprawdę mądrą odpowiedź i nie kpiącą sobie. Bo to jest 10 lat, proszę Państwa, 200 metrów. Już korespondencja różna była. Zgodę i otrzymałem korespondencję, żeby może do księdza załatwił możliwość przekazania. Ksiądz od 10 lat mówi, że on przekaże pasek na chodniku. Chciałbym jutro uzyskać, w piątek uzyskać naprawdę taką odpowiedź, która by... Bo jest tysiące inwestycji, które są na terenach niemiejskich, a były wykupowane. Natomiast no, troszeczkę ktoś sobie zakrył ze mnie. Ale to tylko pani skarbnik. W piątek chciałbym rzetelnie, jakie były poczynione kroki, jeśli chodzi o ten kawałczyna, chodnika łączący między kościół na cmentarz, Zęborzyce Kościelne, a Zęborzyce Podleśne, dwie gminy łączące Konopnica i Lub. To są po prostu już gminy. Dobra, dziękuję. W takim razie, kto jeszcze z Państwa chciałby zadać pytanie? Nie. Nie ma. Ja jeszcze. Bardzo proszę. Chciałem spytać Panią Skarbnik, czy powołanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty przynosi, że tak powiem, oszczędności czy dodatkowe wydatki? Proszę Państwa, to się tak nie da po krótkim okresie funkcjonowania tej jednostki tak określić. Dlatego, że to centrum zostało powołane głównie, żeby ujednolicić sposób prowadzenia obsługi finansowo-księgowej i innej. I mam nadzieję, że po dłuższym okresie czasu te oszczędności powinny być wymierne. Jak również zdarzało się, że w jednostkach nie miał kto zastąpić głównego księgowego, czy w ogóle obsługi księgowej, jeśli była choroba, czy też urlop. Natomiast to był taki cel, żeby ułatwić funkcjonowanie tych jednostek. Zdarzało się, że nie miał kto zrobić sprawozdania finansowego, bo zachorowała księgowa, czy też była na urlopie. No różne takie historie. Więc wspólna obsługa powinna służyć ku temu, żeby robić zamówienia wspólne. Nie każda jednostka oddzielnie poszła bardziej na końcu, jeżeli zamówienia byłyby robione dla wszystkich jednostek. Poza tym mam nadzieję, że się trochę pojawią oszczędności w etapach, ponieważ w mniejszych jednostkach nie potrzeba aż takiej zbudowanej obsługi. W większych owszem, tak, ale w mniejszych, jak również no, zdarzało się, że tak naprawdę nie miał kto tej obsługi prowadzić w przypadku chorób czy zwolnień. W małych jednostkach były to pojedyncze osoby, na przykład zatrudniane, jeśli chodzi o księgowość, jedna osoba nie miał jej kto zastąpić. Trzeba było kogoś na umowę zlecenie niejednokrotnie zatrudnić, żeby ktoś poprowadził. No, Pani Skarbnik, ale ten system jakby dotychczasowy istnieje około 30 lat. Nie. Jak przyjęliśmy ten... 20 lat. Kuratorium funkcjonowało taki sam twór, jak tutaj w tej chwili stworzony. Jak przyjęliśmy szkoły, zaczęliśmy zatrudniać po prostu, jako samorząd, zaczęliśmy zatrudniać no, w szkołach po prostu, tak, prawda, tak, księgowych. No i oni chorowali. Czy teraz, jak księgowa choruje przykładowo w szkole, to co jednostka to przejmuje? Bo ja rozumiem, że księgowa poszła na emeryturę i dyrektor zgłasza, prawda, bo tak uchwalają, zgłasza, że nie chce uczestniczyć księgowości, żeby przyjęło to centrum. Ale na razie większość szkół funkcjonuje jakby na dotychczasowych zasadach i chyba nie sądzę, że jak tam księgowy choruje, żeby to centrum przejmowało. Ja to właśnie jest, pytam. Proszę Państwa, o każdym przekazaniu jednostki oświatowej do obsługi centrum decyduje rada. Jest załącznik do tej uchwały. W każdym przypadku, jeżeli będzie jednostka przejmowana, decyduje rada. W tej chwili obsługa
obsługa dotyczy wszystkich przedszkoli, wszystkich poradni, dwóch ośrodków, tak? Szkoła, szkoła 23 na pewno nie ma nikogo. Chyba 19. Nie ma. Tak, i teraz były przejęte 3 czy 4 jednostki. Wczoraj nie szkoły były przeprowadzone. Tak. Więc no, sukcesywnie mam nadzieję, że szkoły będą wyrażały taką wolę, żeby tą obsługę pełniła jedna nasza jednostka w pełni, czyli prowadziła pełną obsługę, również jeśli chodzi o zamówienia publiczne. I tu powinny pojawić się oszczędności, ale to nie tak od razu. Przewodniczący Drozd miał wczoraj dokładnie odpowiedzialną na to, że 17 i 7. Ale ja pytam o oszczędności, a o to wczoraj nie pytałem, panie przewodniczący. Chodzi mi o budżet, pytam. Czy to przynosi straty, czy oszczędności? Na razie rozumiem, czy przynosi straty. Na razie nie wiadomo, z tego to rozwiązuję. Na razie ja nie mówię o stratach. Mówię, a o zyskach? W dłuższym okresie czasu powinny być zyski wymierne w stanie zatrudnienia, jak również przy zamówieniach publicznych, przy zamówieniach środków czystości, przy zamówieniach artykułów żywnościowych. Ja myślę, że na przestrzeni najbliższego okresu czasu lat dwóch, trzech te oszczędności powinny się pojawić. Dziękuję. Dobrze, dziękuję pani skarbnik, dziękuję państwu radnym. W takim razie jestem przychodzący. Mogę jeszcze pytanie? Proszę. Dwa, jeśli można, uczelnie. Jaka jest, była w zeszłym roku różnica między otrzymanymi subwencjami oświatowymi, subwencją wyrównawczą dla gminy i powiatu, różnica między otrzymaną, a różnica między kosztami na otrzymanie oświaty w Lublinie i czy była to, czy ta różnica była większa niż początkowo planowano? Drugie pytanie, czy wynagrodzenia za pracę w roku 2018, nagrody roczne dla pracowników urzędu miasta szkół zostały wypłacone wszystkie i zaksięgowane w roku 2018. Czy zdarzyło się tak, że na przykład za grudzień wynagrodzenia, że nagrody roczne były zaksięgowane lub wypłacone w roku 2019, czyli w sprawozdaniu nie będą ujęte kwotowo? Subwencję oświatową, to proszę państwa, kwota różnicy między wydatkami na oświatę a subwencją wzrasta. W roku 2017 miałeś teraz, nie pamiętam, ale było to kosztów chyba 40 milionów złotych. Natomiast już za 2018 rok przekracza 180 milionów. Zbliża się 178. Z wydatkami majątkowymi zbliża się do 190, do 186. A więc wzrasta. Co najdłuższe za rok 2018 cała subwencja nie wystarczyła na wypłatę wynagrodzeń niepochodnych. Co w poprzednich latach te wydatki mieściły się. Jeśli chodzi o nagrody za rok ubiegły w urzędzie, zostały wypłacone w roku ubiegłym i są w sprawozdaniu za rok ubiegły. Wynagrodzenia również, na przykład co grudzień? Wynagrodzenia również, tak. Tak, za grudzień tak. Nie mamy tutaj zobowiązań, jeśli chodzi o wynagrodzenia, ani w jednostkach budżetowych, ani w urzędzie. Jeśli chodzi o pochodne od wypłaconych nagród i wynagrodzeń, płacone są w styczniu, do 5, do 15. ZUS płacimy do 5 następnego miesiąca, podatek do 20 następnego miesiąca. Więc zobowiązania, które dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, to w każdych jednostkach budżetowych od grudniowych wypłat płacone są w styczniu. Więc to ma ten cykl, każdą tak roku przechodzą zgodnie z terminami ustawowymi płatności. Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzę do głosowania. Przechodzę do głosowania. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok na 227 kreska 1 bez tego do góry? Dziękuję. 6 głosów za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Przeszedł zatrzymujący się
sześciu złotych. Tak zastwierdzam, że sprawozdanie zostało zaopiniowane. Ale nie wiem, mamy sprawozdanie uchwały budżetowej miasta na 2019 roku 237 z tym Lewska 1. Nie będzie są pytania, bardzo proszę pan radny odpowiedź. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Chciałbym zapytać o wydatki w dziale 750, trzeci tiret brzmi następująco. Funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty, rozdział 750-85 o kwotę 80 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup usług oraz materiałów i pozyczenia w związku z przejęciem do obsługi kolejnych 12 jednostek oświatowych. Jeszcze chciałem tego wątku poruszać w poprzednim punkcie, pani skarbnik. No, niemniej jednak no, widzimy, że te koszty funkcjonowania tej jednostki wzrastają. Jeśli słyszę, że w dłuższym okresie czasu zrozumiałem w sumie, że być może jakieś oszczędności się pojawią, no to chcę przypomnieć, że no, troszeczkę nie tak ta dyskusja się toczyła w momencie powoływania tej jednostki, którą dyskusję pamiętam. Bo nie ukrywam, że w tym momencie taka narracja, że no tutaj księgowy mógł zachorować, ktoś tam mógł być nieobecny. Ja się zacząłem zastanawiać, czy to jest problem nasz ogólnomiejski, czy to jest problem dyrektora danej placówki, tak na sprawę, w jaki sposób on sobie poradzi w danej sprawie. Raczej bym się trzymał tej drugiej wersji. Natomiast no, chciałbym zapytać, w jakiej perspektywie czasu tak na dobrą sprawę my możemy oceniać te skutki ekonomiczne, podkreślam, tylko i wyłącznie skutki ekonomiczne, bo ja pod względem technicznym rozumiem to co i z pokorą przyjmuję, tak, te wszystkie kwestie, o których tu była mowa. Natomiast mnie interesują skutki ekonomiczne utworzenia tej jednostki. Panie Przewodniczący, wszystkie pytania od razu? Czy... Dobrze, to kolejne moje pytanie związane już jest z samym Wydziałem Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością. Chciałbym zapytać, jakie nakłady finansowe są zaplanowane w budżecie miasta w tym roku w celu, powiedzmy, funkcjonowania tej jednostki, a jakie są bieżące wydatki i czy te wydatki to przypadkiem już trochę nam nie wzrosły z uwagi na pewne roszady, tak? Bo te osoby, które pracowały, przynajmniej które ja znam w Zarządzie Dróg i Mostów, no, przeszły do Wydziału Zarządzania Ruchem, ale zastanawiam się, czy w związku z tym faktem te osoby są być może lepiej uposażone, czy koszty funkcjonowania tej jednostki, która ma siedzibę stricte w budynku Zarządu Dróg i Mostów, są większe niż dotychczas. I chciałbym zapytać jeszcze o kadrę. Ile osób w Wydziale Zarządzania Ruchem jest zatrudnionych? Ile osób przeszło bezpośrednio z Zarządu Dróg i Mostów? A ile mamy osób spoza? I jeszcze no, nawet nie wiem, wiem, że dyrektorem jest pan Działo. Gratuluję. Zastępcą został pan Arkadiusz Nachuluk, przynajmniej z tabliczki się... Przepraszam, źle się wypowiedziałem. Nie zgoda, oczywiście, pan Arkadiusz nie zgoda. Dziękuję państwu za czujność. Oczywiście, tak. Ale czujność rewelacyjna. Dziękuję bardzo. Ale nie wiem, czy może w tym wydziale będzie dwóch wicedyrektorów, może trzech. To odnośnie Wydziału Zarządzania Ruchem. I chciałbym jeszcze merytorycznie dopytać o takie zadanie docieplenia i zmiana sposobu ogrzewania. Tutaj są wymienione dwa budynki, między innymi Diamentowa 25. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że w wyniku tych zmian budżetowych, że wszelkie działania w tym budynku nie będą miały miejsca, zaplanowane w budżecie. Może to źle sprecyzowałem, ale wygląda to na to, że środki, które były przeznaczone na modernizację sposobu ogrzewania, akurat w tej nieruchomości zostaną przeniesione. To takie trzy, może większe pytania. Bardzo dziękuję. Zacznę od tego, tak jak
przeznaczona kwota 600 tysięcy będzie przeznaczona na inne zadania, na zadanie termomodernizacja budynku przy ulicy Prowostwo 3. Tam jest potrzeba na Natomiast jeśli chodzi o nowy wydział, Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością, stan zatrudnienia 13,5 indykatorów, taką ja mam informację. Te środki są przesuwane z planu finansowego Zarządu Dróg i Mostów, ponieważ te osoby, które przeszły do Wydziału Zarządu Dróg i Mostów, oczywiście są teraz w urzędzie, czyli w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością. W związku z tym tu zwiększa się kwota na funkcjonowanie w Urzędu Miasta, w tym na wynagrodzenia i pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Czyli zmniejszamy w ramie finansowym Zarządu Dróg kwotę 734 376 i przenosimy do Przyjmuję tu jeszcze jedną osobę Biuro Miejskiego Architekta Zieleni, który ten etat był też w Zarządzie Dróg i Mostów. To może, bo ja nie usłyszałem odpowiedzi, że końcu może spytam Pana Dyrektora. Panie Dyrektorze, ile odeszło od Pana osób do Zarządu Dróg i Mostów do tego drugiego wydziału? Nie mam takiej wiedzy. Nie, Pan Dyrektor wie. Ja takiej nie mam. Ja zapytam, czy jeśli można, ile osób, ile ile osób u Pana wypełniało to zadanie, które w tej chwili ten wydział? Ile? Trzy osoby? Cztery? Ilu Pan miał pracowników, jeśli chodzi o inżynierię ruchu? Przeszło 15,5 etatu. Przeszło? No tak jest tutaj napisane. Zmniejszenie zatrudnienia o 15,5 etatu, w tym 4 etaty były związane z zarządzaniem średnim, czyli zostaje nam 11,5 etatu związanych z zarządzaniem ruchu. Tyle osób przeszło od Pana, tak? Tyle etatów. Poszło do tego nowego wydziału. Pan Radny Brzozowski, bardzo proszę. Ja chciałbym zapytać przy tej okazji, bo jesteśmy przy budżecie, ponieważ dochodziły do mnie takie informacje, oczywiście niepotwierdzone, można powiedzieć, że plotki, że z kręgu osób związanych z Radą Miasta, tutaj z Urzędem Miasta, szły takie SMS-owe zobowiązania wobec strajkujących nauczycieli, że Urząd Miasta będzie rekompensował im sprawy związane właśnie ze strajkiem. No i w związku z tym chciałbym, żeby Pani Skarbnik powiedziała, no jak to się ma w rzeczywistości, no bo zgodnie z artykułem 80 Kodeksu Pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Tutaj akurat strajk to jest praca niewykonywana, wiadomo, odstępowanie od pracy. Natomiast jeśli chodzi o wydatki publiczne, to powinny być dokonywane w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. No, tutaj akurat chodzi, że matury na przykład mogą być nieterminowe albo nawet za rok. Więc w związku z tym pytanie, czy będą jakieś rekompensaty, czy są przewidziane jakieś rekompensaty, czy w ogóle jest to bajka? I podstawa prawna. I podstawa prawna ewentualnie, gdyby takie były. Proszę Państwa, to co Pan powiedział, oczywiście wynagrodzenie płaci się za pracę wykonaną. Za pracę, która jest określona w angażu przez pracodawcę, za nieobecności w pracy na usprawiedliwione, nie należy wypłacić wynagrodzenia, ponieważ brak będzie tutaj podstawy prawnej. To, co Pan przeczytał z ustawy o finansach publicznych, oczywiście wszystkie nakłady ze środków publicznych powinny służyć określonym celom, jak również przynosić
określone, określone efekty, tak? Czyli powinno się mierzyć tam zawsze efektywność. Tutaj ja nie potrafię się ustosunkować do efektywności na przykład zdanych matur, czy nie zdanych matur, czy nie sklasyfikowanych uczniów, ponieważ jest to sprawa każdego dyrektora szkoły. To jest pracodawcą, jest szkoła i z tym problemem będzie się każda szkoła musiała zmierzyć. Oczywistą sprawą jest, że płaci się za pracę wykonaną. Nic mi nie wiadomo o SMS-ach, ode mnie na pewno żadne SMS-y nie wychodzą. Ja nie jestem anonimowa, więc na pewno takiego SMS-u do nikogo bym nie wysłała. Żadne zmiany w tym zakresie w budżecie nie ma i takich wniosków nie ma. Jeśli chodzi o zmiany, pani dyrektor, wyczerpująco pani odpowiedziała na pytanie, natomiast ja proszę państwa jestem winien państwu informację. Otóż przed chwilą dotarła do nas autopoprawka. Chciałbym prosić pani na temat tej autopoprawki, żeby jutro nie było jakichś zarzutów, że gdzieś utajniłem autopoprawkę. Więc bardzo proszę o informację. Ale ja jeszcze wrócę do pytania kolegi, bo wczoraj od wiceprezydenta od spraw oświaty. Panie przewodniczący, zaraz pan będzie miał. Chyba, że to dotyczy autopoprawki. Ja wiem, ale chcę, żeby pani dwa słowa powiedziała na temat autopoprawki. A co pan usłyszał, to od kogoś tam czy nie? Ja chcę usłyszeć od pani tutaj, mam przed sobą, proszę bardzo. Jeśli ktoś z państwa sobie życzy na piśmie, to proszę bardzo, ewentualnie. Tak, w autopoprawce zwiększa się dochody o kwotę 227,720, jak również wydatki o taką samą kwotę. Dochody dotyczą środków europejskich w wysokości 138,652 zł, jak również dotacji z budżetu państwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast z wydatka proponuje się zwiększenie wydatków tych, które nie są dofinansowane ze środków europejskich o 407,879. W gospodarce mieszkaniowej o 14 000 jest to dotacja dla ZNK z przeznaczeniem na remont placu zabaw. Jest to zadanie wskazane przez Radę Dzielnicy Tatary. Administracji proponuje się zwiększenie o 613,290. Brakujące środki dotyczą zakupu usług zdrowotnych w kwocie 155 000, jak również na wywóz nieczystości. Jest organizowany rokrocznie kongres inicjatyw Europy Wschodniej. Niestety miasto nie otrzymało dotacji z budżetu państwa, w związku z tym jest propozycja dofinansowania z własnych środków 100 000 zł. I jest jeszcze na funkcjonowanie Centrum Ekonomicznego Inwestycyjnego kwota 348 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Oczywiście ta kwota jest ze zmniejszenia wydatków w dziale oświata, ponieważ ci pracownicy, którzy przeszli, przechodzą również ze swoimi planowanymi środkami, jakie były w dziale oświata. To samo dotyczy edukacyjnej opieki wychowawczej, a więc przesunięcie osób przechodzi wraz z planem, tak jak to się stało z zarządu dróg do urzędu. I wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, następuje tu zmniejszenie o 192,437 zł. Jest propozycja zmniejszenia środków europejskich w rozbudowie systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie. To jest zmniejszenie o ponad 1,5 mln zł. I zwiększenie nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb bloku do wysokości 63,3 mln zł. Zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu budowa i rozbudowa EU. Jest to zmiana harmonogramu i przesunięcie na lata następne. W bezpieczeństwie, w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa proponuje się wprowadzenie środków
kwocie 925 110. Jest to ze środków europejskich kwota 827 730 i z budżetu państwa 97 380. To jest dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, czyli są to środki budżetu państwa i na wydatki realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej proponuje się zwiększenie o kwotę 12 300. I z innymi jednostkami samorządowymi proponuje się wprowadzenie środków w kwocie 20 tysięcy złotych, to jest nowe zadanie, na dotację celową dla powiatu lubelskiego, który jest liderem i organizuje samorządowe forum województwa lubelskiego z okazji 20-lecia utworzenia samorządu powiatowego, 20-lecia utworzenia samorządu wojewódzkiego oraz 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. To jest uchwała konwentu wszystkich powiatów. Miasto Lublin ma taką ustaloną składkę 20 tysięcy, która będzie przekazana do lubelskiego powiatu, który zajmuje się organizacją. I te 14 tysięcy, o czym była już mowa, przechodzi do Zarządu Nieruchomości Komunalnych w formie dotacji z przeznaczeniem na remont placu zabaw przy ulicy Kresowej Montażowej. Na rachunku dochodów jednostek oświatowych proponuje się drobną zmianę. Tyle miałam. Dziękuję. Wraz z autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie jest również autopoprawka dotycząca wieloletnich prognozy finansowych do takich informacji dla Państwa. Pan Radny Czerwowi, proszę. Tak, dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Ja chciałbym powiedzieć, że nie uzyskałem satysfakcjonujących odpowiedzi na moje pytania, więcej niż w połowie tak na dobrą sprawę. Znalazłem tutaj jeszcze taki akapit, ponadto proponuje się wpisanie Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością jako realizującego projekt pod nazwą Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie. Tak się zastanawiałem w ogóle, o co tu chodzi. Ja chyba odpowiedź jest w autopoprawce tak na dobrą sprawę, która mówi o tym, żebyś jeszcze dalej to zadanie związane z zarządzaniem ruchem kontynuować. Jako że dzisiaj nie uzyskałem tych odpowiedzi, to prosiłbym Państwa tylko i wyłącznie o to, żeby przemyśleć. Ja w dniu jutrzejszym na komisji postaram się te same pytanie jeszcze raz wyartykułować, a jeśli nie uzyskam ponownie odpowiedzi, to no cóż, no 14 godzin trwała sesja po raz w marcu. Może trzeba będzie te same pytania zadać na sesji Rady Miasta. Dlatego też to zadanie przejmuje teraz ten wydział. Będzie wydział nadzorował realizację tego zadania. Będą pracownicy, którzy przeszli, realizowali to zadanie do tej pory, dlatego to zadanie będą realizowali w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością. Pan radny, pan przewodniczący. Tak. Ja wczoraj na Komisji Oświaty otrzymałem informację, że miasto jak przeleje wszystkie pieniądze, te, które były zaplanowane do szkół i przedszkoli. No natomiast wiadomo, że prawda, praktycznie 3 tygodnie w większości szkół nie ma nauki. Więc chciałbym jeszcze raz pytać, czy te pieniądze będą leżały na koncie szkoły, czy to dyrektorzy mają wypłacić, czy nie, czy mają podstawę prawną, bo tutaj nie uzyskaliśmy informacji. Nie chodzi o żadną efektywność, tylko chodzi o wypłatę pieniędzy za czas strajku i wiem, że wielu moich kolegów oczekuje, że tak powiem, że będzie miało płacone te środki w jakiejś formie. Dlatego pytam. Nie ma w tej chwili żadnej propozycji zmiany do uchwały budżetowej, prawda? Jest ustalony plan, jaki był ustalony dla wydatków oświatowych. W tej chwili nie proponuje się żadnego zmniejszenia i zwiększenia. Nie wiem, co zrobią dyrektorzy szkół, którzy ponoszą odpowiedzialność za to. To pracodawca ponosi odpowiedzialność, jeśli chodzi o wypłatę wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Pracodawca
pracodawca wie, czy pracownikom pracę wykonywał, czy też nie. Ja nie potrafię Państwu odpowiedzieć, jak to będzie w poszczególnych szkołach, jak dyrektorzy postąpią. Powiedziałam, że nie ma żadnej propozycji zmiany do uchwały budżetowej, ani zmniejszającej, ani zwiększającej. Jest plan ustalony, plan na cały rok. To nie znaczy, że się jutro przeleje wszystkie środki zgodnie z planem finansowym do placówek oświatowych, bo to tak nie ma, prawda? Środki wpływają w każdym miesiącu i wydatki są realizowane w każdym miesiącu sukcesywnie, tak? Więc się nic nie przeleje. Przekazuje się środki za pośrednictwem Wydziału Oświaty. Wydział Oświaty do poszczególnych szkół przekazuje na złożony wniosek przez każdą jednostkę budżetową w ustalonym terminie zgodnie z wydatkami, jakie są ponoszone w danym miesiącu. Tak to wygląda z przerwami. Pani skarbnik, spytam wprost. Czy ma prawo dyrektor wypłacić pieniądze za nieprzepracowany czas pracy, czy nie? Zapytaj dyrektora. Nie, ja pytam w świetle prawa, bo tutaj obowiązuje nas prawo, a nie dyrektor. Ja chciałabym odpowiadać na wszystkie pytania dotyczące ustawy o finansach publicznych. To jest chyba ustawy o finansach publicznych. W ustawie jest mowa o efektach osiąganych na skutek ponoszonych nakładów, prawda? Ponosi się nakład, a więc powinien być jakiś efekt. No ktoś ten efekt musi policzyć, nie, prawda? To kolega przeczytał artykuł, będzie musiał ten efekt policzyć. Artykuł 80, gdzie pisze, że za czas nieprzepracowany się nie wypłaca pieniędzy. Zatwierdzony budżet dyrektor ma czas do realizacji do końca roku. Wiem, że z końcem roku można będzie szukać się, czy jest domowa dyscyplina, czy nie domowa dyscyplina. Natomiast w tej chwili dyskusja o tym, czy dyrektor wypłaci, czy nie wypłaci, co on jest dysponentem swojego budżetu. Panie profesorze. Panie przewodniczący, nie może być takie prawo, że jedni dyrektorzy wypłacą pieniądze za strajk, a drudzy dyrektorzy nie wypłacą, dlatego że jest to w gestii dyrektora. Nie może być tak, że pani strajkuje do szkoły, oddajcie te pieniądze za swoich nauczycieli, bo oni strajkowali. Takich rzeczy nie może być, bo on jest, ma budżet roczny. Dobrze, proszę Państwa, czy są inne pytania? Nie ma. W takim razie przechodzę do głosowania. Przypominam, że była poprawka. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, druk 237, prezydent wraz z autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 6 głosów. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Wstrzymujący się 6 głosów za. Projekt uchwały pozytywną opinię. Kolejny projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Radnych Obrony Finansowej, druk 238, kreska 1, wraz z autopoprawką, poddam pod głosowanie. Nie widzę przeciwu, kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem. Dziękuję. 6 osób, kto jest przeciwny? Kto nie trzymał? Czego za? Za. Projekt uzyskał pozytywną opinię. Kolejny projekt, punkt 5, projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Koronnej w Mejce Rady Miasta Miasta Lublin dotyczy szanowni goście, szacowni goście. Państwo, przypominam, że myśmy ten temat już w poprzedniej kadencji, dla tych Państwa, którzy nie byli, ten temat był poruszany. Pan siostra i Pan również byli tutaj w ratuszu, tylko wówczas zostało to zdjęte, ponieważ też na prośbę Komisji Sugestii, ponieważ nie było ulicy, którą można było radzić. Była to taka intencja. Po 5 latach, właśnie 4 latach, dochodzimy do szczęśliwego finału i myślę, że jest sprawa to oczywista, chyba że siostra albo pan Mazurek chcą coś dopowiedzieć, ale myślę, że nie. Dziękuję. Przejdę do głosowania. Dziękuję. Proszę bardzo. Znaczy ja mam pytanie. Tak. Bardzo się cieszę i dziękuję za tak piękną inicjatywę, bo pamiętam ten moment, jak tu Państwo żeście byli. Natomiast ta mapka, która tutaj została zamieszczona, no nie do końca pokazuje to skrzyżowanie, przynajmniej ja nie potrafię tak za bardzo rozpoznać. W punkcie A to rozumiem, że jest skrzyżowanie ulicy Strzembosza i Węglarza. Dobrze, i teraz chciałbym zapytać, czy droga wskazana w uzasadnieniu, w załączniku, czy ona już nie nosi nazwy ulicy Rumiankowej? Ponieważ znalazłem taką mapę, gdzie wyświetla mi się po prostu, że
że ten odcinek już ma nazwę ulicy Romiankowej. Być może jest jakaś niezgodność z mapą. Jeśli pan pozwoli, to ja przekieruję pytanie raczej do pani dyrektor Gaja, bo trudno będzie państwu zorientować się w tych uliczkach i tak w tych sytuacjach. Bardzo proszę, pani dyrektor. Nie ma żadnej nazwy. Ulica Rumiankowa jest ulicą równoległą bliżej miasta. Może jakieś złe materiały pan posiada albo źle opisane. Na pewno ta ulica nigdy nie była nazwana. To jest odcinek od Strzembosza Węglarza Walecznych do ulicy Orzechowej. I on nie ma nazwy, nie był nazywany. Dobrze, państwa, powiedzmy tylko, że wszystkie dokumenty, wszystkie formalności są tutaj wypełnione, łącznie z Radą Dzielnicy i tak dalej, która poprosiła o przepytankę do 17 roku, ale aktualne i tak dalej. Dobrze, proszę państwa, poddam pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za pozytywne zaopiniowanie tego projektu uchwały na druku 234-1? Dziękuję, jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały również w sprawie zmiany nazwy ulic w głównych granicach administracyjnych. Chodzi mi o skwer, przepraszam, położonego na granicach administracyjnych miasta Lublin 240-1. Jest to skwer, chcemy go nazwać imię Zbigniewa Chomy naprzeciwko placu 240-1 z pani dyrektor, ale jeśli nie będzie sprzeciwu, podam się głosowanie. Nie widzę. Kto z państwa? Proszę wiem. Tak. Kto z państwa? Dziękuję za obecność. Dziękuję bardzo w imieniu komisji. Do zobaczenia. Dziękuję. Zapraszamy do wniosek na sesję. Będzie wtedy zwieńczenie tego wniosku, co państwo. Ale ja trzymam Zamca. No nie znam, on to znam. Dziękuję bardzo. Zwiedził pan większość uwieczków w Lublinie, chodząc, szukając radnych, przewodniczącego komisji i tak dalej. Parę razy się spotykali. Miło mi było. Dziękuję. Do jutra, do piątku w takim razie. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały na druku 247-1 skwer Zbigniewa Chomy na rzeczy plazy. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję. Jednogłośnie. To hołdy czy Hamzy? Bo nie wiem. Hołdy. A ja mówię inaczej? Dobrze. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej w głównych granicach administracyjnych miasta Lublin 267-1. Chyba to jest jasne, wszystko tam przeczytaliśmy. Poddam pod głosowanie. Projekt uchwały przez państwa radnych jest za pozytywny. Na pewno dziękuję jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian do regulaminu dostarczania wody do odpłatania ścieków na terenie gminy Lublin, druk 242-1. Jest z nami pan prezes MPWiK, chociaż nie musiał, bo to jest projekt prezydencki, ale jest pani dyrektor Stefańczyk z nami. Ewentualnie, czy ktoś w tej sprawie? Nie ma. Czy pan prezes w tej sprawie coś? Nie. Poddam pod głosowanie, kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały na druku 242-1. Zechce podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Przy 3 głosach przyjmujących się stwierdzam, że projekt uzyskał pozytywną opinię. Kolejny projekt uchwały w sprawie określenia wykazów kąpieli znajdujących się na terenie gminy Lublin, druk 252-1. Jest z nami pani dyrektor Marek Chudzik. Tutaj pan Władek napisał, że prezes Czarecki, ale nie ma, także pani dyrektor. Ale myślę, że to jest sprawa oczywista. Yes. Poddaję pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję. Jednogłośnie. I następnie tego, nie następnie tego, jest kolejny projekt w sprawie uczynienia sezonu kąpielowego na kąpieliska znajdujące się na terenie miasta Lublin. Tak, dotyczy tych kąpielów. Druk 253-1. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję. Jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji programu usuwania azbestu dla miasta Lublin na lata 2018-2032. Jest pani druk 270-1 z pani dyrektor Markudzik. Dokument jest dopieszczony, muszę powiedzieć. Siedziałem dzisiaj na zajęciu i ta statystyka jest przerażająca, ale to tak na marginesie, statystyka szczególnie Zęborzyc i tych sąsiednich tutaj dzielnic. Czy w tej sprawie ktoś? Proszę bardzo. Czy pani mogła przybliżyć kwestię tej aktualizacji, na czym w zasadzie, bo rozumiem, że to jest jakby
przedłużenie tego programu, który już funkcjonuje od jakiegoś czasu, nie pamiętam dokładnie ile, ale już kilka lat, na pewno ładnych. Bo... I jeszcze długo będzie trwał. Tak, i na czym ta konkretnie jakieś zmiany polegają? Krajów z azbestu, zobowiązani do aktualizacji tego dokumentu opracowanego na poziomie gminy. On jest nam głównie potrzebny do tego, aby oczywiście starać się o pozyskanie środków na usuwanie tych wyrobów zawierających azbest. I w przypadku pozyskiwania środków zarówno z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, taki program jest wymagany, aktualny. Ponieważ program był opracowywany w 2012 roku, taka aktualizacja powinna być co 4-5 lat wykonywana. W związku z tym byliśmy do tego po prostu zobowiązani, nie tyle wprost przepisami, co tak jak powiedziałam, polityką krajową. My od roku 2009 korzystamy już ze środków zarówno budżetu miasta, jak i środków zewnętrznych na usuwanie tych wyrobów zawierających azbest i przepisami jesteśmy zobowiązani do tego, żeby do 2032 roku pozbyć się tego azbestu z terenu gminy. Podobnie taki obowiązek dotyczy całego kraju. Z dokumentów na poziomie krajowym widać, że będzie to bardzo trudny do osiągnięcia cel. Natomiast na poziomie miasta jest to realne. My w harmonogramie uwzględniliśmy zarówno środki miasta, które co roku w budżecie są rezerwowane, jak i środki właśnie funduszy zewnętrznych. Jeśli tylko mieszkańcy będą chętni do tego, aby takie środki pozyskać i złożą do nas stosowne wnioski, to takie cele powinniśmy osiągnąć. Na chwilę obecną na terenie miasta jest jeszcze około 4000 gospodarstw, które taki azbest mają. Głównie są to osoby fizyczne i są to głównie gospodarstwa domowe, w tym też budynki gospodarcze. Padało też takie pytanie podczas wczorajszej komisji, czy są tutaj uwzględniani rolnicy i gospodarstwa rolne. Jak najbardziej również takie wnioski można składać i chciałabym zaznaczyć, że dofinansowanie jest w 100%. Czyli bez względu na to, z jakich środków korzystamy, tak czy inaczej w 100% jest usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. Po stronie właściciela nieruchomości jest oczywiście zakup nowego pokrycia dachowego. I oczywiście nie ma tutaj jeszcze jakichś drastycznych różnic, jeśli chodzi o eliminację tych wyrobów, żeby były widoczne już jakieś bardzo radykalne efekty, z uwagi na to, że każda kolejna inwentaryzacja oczywiście też uszczegóławia tą wcześniejszą i na poziomie tej inwentaryzacji ona była bardzo szczegółowo wykonana, była wykonana w terenie. Mamy zarówno na nośnikach mapowych, jak i mamy konkretne adresy wskazane, na której nieruchomości taki azbest jest. To nam umożliwi też dotarcie do tych właścicieli nieruchomości, żeby też ich poinformować o tym, że dostępne są takie środki, bo może nie do wszystkich jeszcze ta informacja dotarła. Także też nam będzie to służyło oczywiście akcji edukacyjnej. Także tych 4000 gospodarstw musimy jeszcze dotrzeć. Jeszcze kontynuować ten wątek. Ja się tak zacząłem zastanawiać, bo tu w tym opracowaniu dość obszernym na stronie 21 i 22 mamy zestawienie tabelaryczne tego materiału, prawda? Tylko chciałbym zapytać z perspektywy czasu, jaki jest procent, że tak powiem, wymiany i zagospodarowania tych pokryć dachowych, tak usuwania azbestu z perspektywy lat, bo sam się zacząłem zastanawiać, czy to jest właśnie problem tylko i wyłącznie niewiedzy, czy strachu przed no, dużymi inwestycjami, no bo wymiana całego dachu, pokrycia dachowego, to nie ukrywajmy, że rzeczywiście jest też kosztowne, a statystyki akurat, które mówią o ilości tego zgromadzonego materiału na terenie 10, na terenie Zamborzec, tak samo na terenie Wrotkowa, tak w połowie wschodnich dzielnic, których reprezentantem jestem, są zatrważające. I się tak zacząłem zastanawiać, ile procentowo udało już się, powiedzmy, tego usunąć, ile nam zostało. Tutaj tej informacji nie znalazłem właśnie tak aż na tyle szczegółowej, żebym mógł porównać, że powiedzmy z 10, jak tutaj mam wpisane 327 ton
to ile nam się udało, prawda, już w tym momencie zagospodarować, a ile nam jeszcze zostało i dlaczego tak mało żeśmy wykorzystali? Ja bym się nie prosiła o tak zwane procentowe, dlatego że tak naprawdę my nie mieliśmy przez wiele lat rzetelnej inwentaryzacji, więc musielibyśmy mieć dobrze oceniony ten stan wyjściowy. Na początku po prostu było realizowane te usługi dotyczące usuwania, a nie mieliśmy dokładnej bazy wyjściowej, ile tych obiektów jest. Na tą chwilę dopiero tak naprawdę mamy szczegółową informację, na jakiej nieruchomości, z konkretnym adresem, z konkretną działką, więc nie chciałabym się odnosić do tego na przykład, co było w 2009 roku. Nie mam po prostu dobrej bazy wyjściowej w 2009 roku. Możemy wskazać ilościowo, że na przykład w przeciągu lat 2009-18 zdemontowaliśmy 65 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni dachowej. Tyle w ramach naszych środków. Ja mówię o tych środkach, które pochodzą z urzędu gminy plus środki zewnętrzne. Już mówię w ilości obiektów. Łącznie to jest 1144 wnioski. I to już mówię, chwileczkę. No, przepraszam, nie mam podsumowania, ja za chwilkę to podsumuję. Mam koszty realizacji w poszczególnych latach. Już momencik. Ja za chwilkę sobie podsumuję, dobrze? Bo mam od 2009 poszczególnych latach. Nie mam podsumowania. Wartość paczki papierowców, to w ciągu 14 lat wystarczy mu na prawie nowe pokrycie. Ale inflacji pan nie uwzględnił. Słucham? Pan przewodniczący inflacji nie uwzględnił. Dobrze, panie dyrektor, jeszcze, jeśli, dziękuję bardzo, jeszcze można, bo chodzi o to, że tutaj padło stwierdzenie, że do 32 roku będzie to obligatoryjnie jakby, że trzeba będzie zlikwidować to do końca. No a załóżmy taką sytuację, że jednak nie uda się tego, no bo jeśli nie będzie jakby takiego przymusu administracyjnego, że na przykład przyjdzie komisja, powie, proszę pana, albo jutro zdejmujemy panu dach, albo pan płaci karę na przykład, nie? No to właściwie nie będzie możliwości wyegzekwowania tego. Przy innych zobowiązaniach jest na poziomie krajowym ustalane są pewne cele i tak naprawdę to kraj się będzie tłumaczył z tego, dlaczego tego celu nie zrealizował. Także tutaj w stosunku naszą rolą jest to, żeby te środki zabezpieczyć i pomóc mieszkańcom i wyedukować. Natomiast no, nie możemy brać też do końca odpowiedzialności za to, że jakiś mieszkaniec nie wyrazi zgody. Nie mamy instrumentów, które by pozwoliły nam na przymuszenie. Podobnie jak w innych dziedzinach. Proszę pan, tak w kościach coś czuję. Niemniej jednak, pani dyrektor, bo nie usłyszałem tutaj tej sentencji, natomiast 65 tysięcy metrów kwadratowych przez 9 lat, jeśli zostało, można powiedzieć, usuniętych, tak, zutylizowanych, no to chcę przypomnieć, że tylko dziesiąta to prawie 30 tysięcy metrów kwadratowych, 29 tysięcy 681, czyli do sukcesu chyba jeszcze naprawdę daleka droga. Tylko ja mówię o tym, co by finansowały z naszych środków, bo tutaj podsumowuję, że wnioski składane do nas i to, co zostało usunięte w ramach środków z budżetu gminy. Oczywiście wiemy, że część mieszkańców usuwa też w ramach swoich środków. Nie wszyscy starają się i ubiegają się o środki, czy to z urzędu gminy. Niektórzy też występują o środki do wojewódzkiego funduszu w ramach pożyczek czy kredytów. Także środki są dostępne nie tylko u nas. Ja mówię, to jest podsumowanie środków, które my wydatkowaliśmy na realizację wniosku. Zapytam się, panie dyrektor, a jak jest w trakcie wyjmowania kredytu, robi to firma specjalistyczna, to on jeszcze ani występował. Widzę, że mój
po 10 latach na moje namowy zdejmuje, widzę, że tego, to może się ubiegać o to, czy się nie był. To znaczy tak, my refundujemy koszty usunięcia tak. i unieszkodliwienia przez tak. firmę wybraną przez nas, bo robimy przetargi z początkiem roku. Bądź w sytuacji, o której pan przewodniczący mówi, jeśli ktoś zdejmie, jest to zdjęte przez firmę wyspecjalizowaną, dostaniemy dowód, fakturę, że jest to firma właściwa do wykonania takiej usługi, to możemy odebrać na ramach naszych środków. Tak na sam odbiór również można złożyć wniosek. Dobrze, proszę Państwa, projekt uchwały jest poddany pod głosowanie. Dziękuję Pani Dyrektor za wyjaśnienia. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały na druku 270-1 w sprawie aktualizacji programu wychowania zbiorcy dla miasta Lublin w latach 2018-2032? Dziękuję. Jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych